choroba, która nawiedziła nasz kraj, naszych matek, naszych ojców. Największa choroba XX wieku. Monstrum o nazwie komuna. Dlatego twierdzę, że nasz sukces negocjacyjny będzie miał tylko wtedy sens, kiedy pomoże każdemu człowiekowi, każdemu Polakowi. To znaczy, że ten usług jest okropny. To znaczy, że lepszy usług za Hitlera? Bo ja nie rozumiem. Nie, że był lepszy. Podatki były niższe za Hitlera. Niech nam politycy nie mówią, w jakich domach mamy mieszkać i jakie domy mamy sobie budować. Przykro mi bardzo, ale ja nie widzę ani jednego przykładu, ani jednego przykładu pozytywnej, aktywnej działalności państwa. Ja się nazywam Mariusz Max Kolonka. Żeby europejski standard dotarł do każdej, nawet najbiedniejszej gminy.